Witam wszystkich. Jesteśmy w trakcie jazdy. Filmujemy skrzyżowanie ulica Borowska z ulicą Kamienną. To jest to skrzyżowanie, gdzie jadąc właśnie od prawej strony ulicą Kamienną, wykonując skręt w lewo, może wjechać tylko jeden pojazd do skrętu w lewo. My nie mamy z tym problemu, w związku z tym, że my przecinamy to skrzyżowanie, nie wykonujemy żadnego skrętu. I ta zasada nie dotyczy też skrętu w lewo na tym skrzyżowaniu, w związku z tym, że bo jak widać, mamy tu sygnalizator, o nie widać go, w momencie jest bardzo jasne światło, ale to jest sygnalizator S3, skrzyżowanie jest to bezkolizyjne. Natomiast od tamtej strony, od ulicy Kamiennej, jest to skrzyżowanie kolizyjne i nie możemy wjechać jako drugi pojazd z kolei. Jadąc na tej drodze, nie ma raczej żadnych niespodzianek. Trzeba tylko pamiętać o pilnowaniu dozwolonej prędkości. Mijamy właśnie akwapark. Chciałem to miejsce celowo Państwu pokazać, w związku z tym, że mamy tutaj ciekawe skrzyżowanie. Mijając ten akwapark po lewej stronie, zbliżamy się do ulicy Glinianej. Pan Krzysztof, instruktor, wydał polecenie, że proszę skręcić na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu w lewo. W związku z tym, że skrzyżowania są blisko siebie, tutaj, jak widać, mamy znak zakaz skrętu w lewo, więc kierunkowskaz został wyłączony i to jest prawidłowo. Mamy tutaj znak pokazujący nam, oj, słabo widać, pokazujący nam, jak ustawić się na danym pasie, w danym kierunku. Z tego pasa możemy jechać przez to skrzyżowanie na wprost, ale jak widać w tle mamy następne skrzyżowanie, na którym będziemy mogli skręcić w lewo i tam nie ma zakazu skrętu w lewo. O tyle jest to trudne skrzyżowanie, bo jak widać mamy przejazd tramwajowy i będziemy przecinać szyny tramwajowe. Kursanci w stresie często zapominają, że przecinając szynę tramwajową mamy obowiązek sprawdzić, czy nie nadjeżdża tramwaj. I to nie ma znaczenia, czy to jest skrzyżowanie bezkolizyjne, czy kolizyjne. Zawsze ten odruch trzeba mieć. Odruch sprawdzania, czy nie nadjeżdża tramwaj. O, zapaliło się dla nas światło umożliwiające jazdę. I będziemy pokonywać to skrzyżowanie. O, wjeżdżamy przez szyny, wjeżdżamy na swój odpowiedni pas i jak widać kursant sygnalizuje zamiar skrętu w lewo i o to mi chodziło, żeby sprawdzić przed skrętem w lewo, w lewym lusterku, czy nie nadjeżdża tramwaj. Tu mamy linię przerywaną, możemy nią przejechać, więc ścinamy. Tak, jest. Zajmujemy prawy pas. Tu jak widać mamy takie odpowiednie znaki. My widać, że tutaj instruktor nie wydał żadnego polecenia, ale jest tutaj na tym skrzyżowaniu możliwość skrętu w lewo i możliwość zawrócenia. Skrzyżowanie z ulicą Glinianą, Ślężną i Drukarską. Zapraszam na kurs z kategorii B w Szkole Jazdy Kursant. Kurs organizujemy co drugi weekend i co drugi poniedziałek jest rozpoczęcie kursu. W weekendy rozpoczynamy kurs od godziny 9, w tygodniu od godziny 16.